Rok szkolny 2021-2022 w zespole placówek edukacyjnych był czasem pełnym wyzwań, ciekawych projektów oraz ciężkiej pracy. O podsumowanie minionych 10 miesięcy poprosiliśmy dyrektor placówki Wandę Agnieszkę Jabłońską. Pani dyrektor, jak pani zapamięta ten kończący się rok szkolny? Zapamiętam to jako rok pełen wydarzeń społecznych. Kończąca się pandemia, mam nadzieję, ale również konflikt zbrojny na Ukrainie i wiele z tego powodu różnych wydarzeń społecznych, które w pewnym sensie bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa uczniów zaburzyły. Ale dzisiaj cieszę się, że mogliśmy się na zakończenie roku szkolnego spotkać wszyscy z rodzicami, że znowu możemy osobiście dziękować uczniom, nie przez zdalne formy. Cieszę się, że znowu możemy mówić o relacjach bliskich, osobistych. Właśnie, powiedzmy trochę szerzej o tych wydarzeniach. Czy imprezy, które trzeba było odwoływać ze względu na trwającą pandemię w ubiegłych latach, w tym roku udało się zrealizować? Jeśli tak, to jak? To były naprawdę duże wydarzenia, od sztandarowego spotkania pod ratuszem, gdzie mamy coroczną swoją kampanię społeczną dotyczącą świadomości funkcjonowania osób z autyzmem, to Światowe Dni Świadomości Autyzmu, ale również wiele projektów szkolnych, w tym zagranicznych, obfitujących w ważne zadania i pokazujące, jak barwne w szkole może być życie. Myślę, że uczniowie w tym roku nie tylko bardzo dużo się uczyli, ale również świetnie się bawili. Koniec roku szkolnego to ważny moment dla uczniów, bo jest to czas odpoczynku, ale to nie znaczy, że praca w szkole się kończy, prawda? Oczywiście, to co roku znajomi zadają mi pytanie, to masz teraz 2 miesiące wakacji. No nie, proszę Państwa, tak nie jest. Jeszcze przed nami dokumentacja, przygotowanie w zasadzie kolejnego roku szkolnego, odniesienie się do nowych przepisów i to naprawdę znowu wytężony czas pracy w wakacje. Pani dyrektor, na koniec czego życzyć Waszej społeczności? To ważne pytanie, dlatego że nasza społeczność ma już 20 lat i to jest rok obfitujący w wydarzenia związane z 20-leciem. Oby dalsze lata były tak kreatywne, tak twórcze, tak rozwijające naszych uczniów, tak dobrze, żeby się układała współpraca z rodzicami. No i przede wszystkim, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, a relacje nigdy nie były zaburzone czymś zewnętrznym. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv